Zmniejszenie ilości odpadów, kompleksowe ich zagospodarowanie, a tym samym redukcja ich negatywnego oddziaływania na środowisko i czystsze powietrze dla Tarnowian i mieszkańców regionu. To założenia projektu, który realizowany jest w zakładach azotowych w Tarnowie. Azoty sukcesywnie od 2000 roku ograniczają swój negatywny wpływ na środowisko. Z jednej strony, tak jak mówiliśmy, tutaj jest to kwestia wymagań prawnych, z drugiej podejścia biznesowego. W swoją strategię wpisaliśmy zrównoważony rozwój i praktycznie tą drogą podążamy. Najwięcej szkodliwych dla środowiska substancji wytwarza niechemiczny dział tarnowskiej spółki, ale elektrociepłownia. Jej negatywny wpływ do 2015 roku zostanie zdecydowanie ograniczony. W proekologiczne rozwiązania Azoty zainwestują ponad 120 milionów złotych. Emisje będą mniejsze. No, praktycznie ograniczyliśmy o ponad 40% w ostatnich latach zużycie wody, czyli tutaj już się nie zmieni. Będzie mniej odpadów w stosunku do dnia dzisiejszego około 15%, bo w ogóle to jednak też o około 30% zmniejszyliśmy tą ilość odpadów w ostatnich latach. Myślę, że z drugiej strony zwiększymy skalę produkcji, czyli jednostkowo ta uciążliwość zdecydowanie zmaleje. Popiół i żurzel, jaki powstaje w wyniku produkcji, będzie odsprzedawany w całości firmom zewnętrznym, które będą dalej przetwarzać te odpady. Azoty nie będą więc ponosić dodatkowych kosztów za ich składowanie. Projekt jest dofinansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Uzyskaliśmy dotację w wysokości około 5 milionów złotych do całej inwestycji. Projekt przyniesie dosyć znaczące oszczędności dla firmy, ale również dla otoczenia. Jak dodają władze spółki, zainwestowane pieniądze zwrócą się w ciągu 4 lat. Julita Majewska, Tarwizja.